Półwysep Iberyjski to najdalej wysunięty na zachód zakątek Europy i droga prowadząca do Ameryki. W epoce odkryć 500 lat temu Portugalia i Hiszpania wiodły prym w szukaniu nowych tras morskich. Tak powstały szlaki używane do dzisiaj. Stolica Portugalii, Lizbona, była jednym z pierwszych portów transatlantyckich w Europie. Przypomina nam o tym pomnik odkrywców. Na południu półwyspu Hiszpania również miała swój superport. Południowa Hiszpania ma tylko około 250 km atlantyckiego wybrzeża. Ale właśnie tutaj znajduje się port morski w Kadyksie. Z góry wygląda jak wyspa, ale w rzeczywistości jest połączony z lądem. Wejścia do zatoki strzegą dwie ogromne wieże. To słynne pylony Kadyksu. Z wież roztacza się widok na Stare Miasto, uważane za najstarsze w Europie Zachodniej. W latach 50. Hiszpania musiała podłączyć Kadyks do krajowej sieci energetycznej bez zakłócania żeglugi. Niezwykłym rozwiązaniem inżynieryjnym były dwa gigantyczne słupy podtrzymujące kable wysoko nad statkami. Za ich konserwację odpowiada José María Díaz Mancha. Kadyks to jedno z najpiękniejszych miast Hiszpanii, a nawet świata. Cieszę się, że mogę oglądać go z góry. Dzisiaj zespół wymienia oświetlenie na samym szczycie, na wysokości 158 metrów. Długa wspinaczka i atlantyckie wiatry oznaczają, że nie jest to praca dla osób o słabych nerwach. Sześć kabli elektrycznych o długości 1600 metrów łączy brzegi Puerto Real i Kadyksu. Filary mają solidną kratownicę, która zwęża się od 20 metrów szerokości u podstawy do 6 metrów na górze. Ramiona o długości 70 metrów podtrzymują kable. Jeden z pracowników idzie wzdłuż ramienia. W nocy światła migają, aby ostrzec lecące samoloty. Tylko uprząż chroni pracowników przed upadkiem na ziemię. Niewielu ludzi może oglądać miasto z takiej perspektywy. Kadyks słynie ze swoich wież. W XVII i XVIII wieku kupcy zbudowali ich 160, aby móc wypatrywać statków powracających z Ameryki. Dziś w mieście pozostało 100 wież, które stanowią charakterystyczny element panoramy. Prace konserwatorskie zajmują godzinę. Widok jest wyjątkowy. Jestem dumny z tego, że mogę tu pracować i robić coś dobrego dla miasta. Zespół wykonał swoje zadanie. Teraz wieże w porcie rozbłysną światłem. Stolicę Hiszpanii, Madryt, zamieszkują ponad 3 miliony ludzi. To centrum finansowe i handlowe Półwyspu Iberyjskiego.
Barcelona jest kulturalnym sercem Hiszpanii i wielkim muzeum sztuki współczesnej. Stolica Portugalii, Lizbona, została zbudowana na 7 wzgórzach i bywa nazywana europejskim San Francisco. Gdy ucichną zimowe wiatry, turyści dołączają do mieszkańców podczas porannych godzin szczytu. Lizbona to jedno z najstarszych miast Europy. Uważa się, że pierwsze osady powstały tu około 1200 lat przed naszą erą. Przez wieki miasto było ważnym portem, położonym u ujścia rzeki Tag, łączącej Atlantyk z lądem. W sercu Lizbony znajduje się średniowieczne stare miasto, pełne stromych, ciasnych uliczek. Mieszkańcy Lizbony znaleźli sposób, by pokonywać je bez trudu. Oto lizbońskie tramwaje elektryczne. Najpopularniejszą trasą jeździ tramwaj numer 28, który przejeżdża obok największych atrakcji. Sara Coelho jest jedną z osób, które zabierają turystów w tę 7-kilometrową podróż. Kiedyś uważałam tramwaje za zwykły środek transportu, taki jak autobus, ale teraz wiem, że są symbolem miasta. Jedna z pierwszych atrakcji to klasztor São Vicente de Fora. Został założony 400 lat temu i należy do najważniejszych w kraju. Tramwaj jedzie dalej w stronę Tagu, najdłuższej rzeki Półwyspu Iberyjskiego i portu w Lizbonie. Leży on pomiędzy Europą, Afryką i Atlantykiem. Jest najbardziej ruchliwym portem w kraju. Dni robią się coraz cieplejsze. Statki wycieczkowe zawijają do portu, a turyści zwiedzają stolicę. Tramwaje są nie tylko atrakcją turystyczną. Korzystają z nich także mieszkańcy. Myślę, że bez nich byłoby nam trudno poruszać się po ulicach, zwłaszcza tych najwęższych. Po niektórych mogą jeździć tylko tramwaje. Nie zmieszczą się nawet małe autobusy. Tramwaje są krótkie, dzięki czemu Sara może przeciskać się przez uliczki, wspinać po stromych zboczach i pokonywać ostre zakręty, omijając przeszkody zręczniej niż nowoczesne tramwaje. Ulice stają się szersze niedaleko wspaniałej katedry Sé de Lisboa, najstarszej w mieście. Turyści mogą tu wysiąść, by podziwiać jej romańską architekturę.